Potrzebuję pieniędzy. Oczywiście, zaraz. Tak po prostu? Pani Yennefer, prócz te... Dostałem 100 złotych koron. Chcę spłacić zaciągnięty dług. Znakomicie. Ja wiarygodność kredytowa właśnie wzrosła. Widzisz? Ja to mam łeb do interesów, co? Dobra, to na razie zadania główne ja bym zostawił. Więc ja bym na razie zaczął robić te zadania poboczne, bo ich jest strasznie dużo. Czy to nowy mieczyk? Co to kurwa jest? Jak miło. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. To jest JP2, nie? No nie wiem. No, to jest JP2 na 100%. Zobaczcie, kolejne nowe zadania. Robię 100% Wiedźmina, na 200 robię. 200 robię Wiedźmina, nie 100, na 200 robię. Te kapliczkę też zniszczyli. Musimy wszystkie te kapliczki podnieść. Zostały jeszcze dwie. O, co to jest? To wy niszczycie kapliczki w Velen? A co ci do tego? Jesteśmy zwiastunem błyskawicy. Ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Co? Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki. Trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Okej. Wspaniale. Czyli oni kompletnie nie wierzą. Wyrzekli się wiary. Lewica tak zwana. Tu rzeczy, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Opium dla ludu? Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Aha. Komplementuj wszystkie karty do gwinta? To jest zadanie? Skompletuj. No dobra, ale to chyba na razie tego nie potrzebuję, nie? W sumie jak już tu jesteśmy, to możemy podjechać na tą wioskę. To są zombiaki, czy co? A, to prawdziwi ludzie. Znowu mam szacun na wiosce, znowu. Co to jest to za prezent? Tu mi się jakiś prezent wyświetla. Czemu mi się tu wyświetla jakiś prezent, widzicie to? O, jak to teraz wygląda to ognie, jak przytrzymam? O, zajebiste, patrz! Ja wiem, że wy już byście chcieli, żebym Tom Cruise i Jennifer, ale nie można tak szybko, nie można tak na chama. Jeszcze mnie boli kutas po ostatnim ruchaniu. Byłeś tu? Nie byłem tutaj. O, bez kitu, byłem tu podczas tej misji! Byłem tu z tą Kerią! Ale ten jaskier ma wielkiego bydlaka, no chodź do nas, też kita pokój go w sobie. Kurwa! Trist! Rozproszyłaś mnie! Dobra, tu jeszcze jest jakiś znak zapytania. O co chodzi z tym znakiem zapytania? Nie wiem, tu też jest inny jakiś znak zapytania. Też tak myślę, że musi być jaskini, ale gdzie? Może tutaj? Jest! Ale pode mną! O! O! Tu! To miejsce mocy. O, widocznie nie byliśmy tu wszędzie, a patrzcie. O kurwa. Hello, my friend! Co na niego działa? Szósty poziom miał, nie? To nie było jakoś ciężko. O Jezu, patrzcie ile rzeczy. Nowa zbroja, patrzcie! Psia krew, to jest dobre chyba. Obrażenia obuchowe i trucizna jeszcze. Płotka jak mu zajebała. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Pewnie jakieś dziecko będzie malutkie. O. Tam nic nie ma. Oho. Ślady prowadzą do. A co jak tam jest jakiś wilkołak i oni po prostu bronią, bo to jest jakiś, nie wiem, z rodziny członek, który został zamieniony w wilkołaka. Ziemniaki zbierał? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co by strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstrum. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! Te deski najwyraźniej można podnieść. Oho. Ej, ciekawe ile jest tuneli w Polsce, które nie zostały odkryte. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Przebita. Na przykład, nie wiem, gdzieś u was w okolicy jest jakiś tunel, którego... No nikt nie wie, nie? Nie. Tu, chłopi jej nie obudzili. O kurde, trochę mnie to przeraża.
Jak to zaraz na mnie wyskoczy. O kurde, co to jest? O, akcja była zajebista. Ej, stalowa jest na ludzi czy na potwory? Co jest? Aż muszę fotę strzelić. I co? Ogowie, wyszedł żywy. Pod ziemią hibernowała Kima. Była stara. Pewnie spała tam przez stulecia. Dobra, wstawiłem fotę na Instagrama. Chłopaki pytali, kiedy im co z Golda przyniesiesz uśmiechnięta buźka. To zaraz pójdziemy do chłopaków z Velen. Dobra, czy ja mogę oddać te pieniądze do banku i je włożyć, czy nie? Potrzebuję pieniędzy. Oczywiście, zaraz. Tak po prostu? Pani Jene, prócz te... Dostałem 100 złotych koron. Chcę spłacić zaciągnięty dług. Znakomicie. Ja wiarygodność kredytowa właśnie wzrosła. Widzisz? Inwestycje, wiarygodność kredytowa wzrosła. Ja to mam łeb do interesów, co? O kurwa, nie ma ich. O to cwaniaczki. Ej, a co jakbyśmy poszli po prostu tutaj i porobili te wszystkie znaki zapytania? Ktoś to kiedyś musi zrobić. Nudne są? Skąd ty możesz wiedzieć, jak tam jest znak zapytania? Dla ciebie to pewnie najbardziej interesujące byłoby ruchanie się z Yennefer i później wczytywanie i znowu ruchanie jej, co? Ktoś czuje, że ty właśnie taki jesteś. Pokaż, co umiesz. Nudne misje! O, Jezu, jak ja nienawidzę tych neckerów. Jak każdy, no ale nie każdy mówi o tym wprost, nie? No błagam! Ja jestem specjalny, jak chcesz. Ostatnio coraz częściej słyszę, że właśnie jestem strasznie akustyczny. Próbowałeś się bić w wodzie kiedyś? No, z myślami. Zaś ta typiara. Nie wiem, co na to działa. A, nie, no trochę lepiej w sumie, no. O kurwo. O kurwo, ty, strzałę dostałem od Archera. Nie, błagam. Nie, znowu muszę za to mówić, o nie. Ja pierdzielę. No zapomniałem kliknąć F5, no. O Jezu. Wyżej głowa. No wiem, muszę najpierw strzelców. O, to w ogóle jakaś jest tego, patrz. Jakieś pojeby tu mieszkają, modą się do jakiejś kupy. Czpun. Ale go nazywali. Dobra, lecimy na zadania. Porobiliśmy trochę. To tak. Ej, patrzcie, sporo zrobiliśmy tych znaków zapytania, szczerze. Trochę wyczyściliśmy tutaj. Robimy wiedźmińską zbroję. To jest jakoś tutaj, nie? To. Jezu, znowu jakiś heretyk. Kolejny pojeb. Nie, nie podchodź! Nie umiem walczyć, pomocy! Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem diakonem. Już od 2 miesięcy nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz. On gada do głupoty. Moje oczy, żółty pigment. Czytałem o tym. Jesteś wiedźminem. Kot domowy i zaskroniec odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice zaskrońca są okrągłe, choć... Znaczy się, musisz mi pomóc. Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz. O kurwa. Jak trwoga, to do Wiedźmina, co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. To powszechny błąd. Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Na pewno jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Jakieś eksperymenty się, tam były? Słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Jakże wam współczuję waszej bezradności. Nawet nie ma porównania z cierpieniem człowieka, którego wrzuca się do dziury w ziemi, żeby tam zgnił. Gdyby został w domu, zaraziłby rodzinę i sąsiadów. To jest straszny pojem, co? Kościół zrobił wszystko, by przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrał. Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt, ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza.
Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie Katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. A, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Oho. Mm-hmm. Niech wskaże. Popierdolony wieczny ogień. Zapowiada się ostro powalona misja. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? O kurwa, nara. O. Notatka, jeśli to czytasz, uważaj na postacie w korytarzach. Na początku brałem jej za ducha zarazy, ale zachowały się raczej jak ludzie w transie. Trafiliśmy do jakiegoś przeklętego miejsca. Tutaj? Pomóż mi. Błagam. Brzmi całkiem szczerze, ale równie dobrze może to być pułapka. Drugi jest na szyi, nie? O, medalion zadrżał. To rozejrzyjmy się. Jest wilk w ogóle tutaj znak narysowany. Znak szkoły wilka. Stary. I to bardzo. Sigmał. Kaganek Kejry bardzo się tu przyda. Nie, nie tędy. Nie znajdziesz mnie tam. Te szkielety emanują jakąś złą energią. Może za sprawą ducha. Zmarnowałeś tylko czas. Jest. Nie tak. Na dół. Prawym korytarzem. Tylko wtedy mnie znajdziesz. Boję się. Jedna z istot, o których pisał Reinhardt. Nie wierzę temu ziomkowi, żebyś w prawo. Stój! Nie tędy! Nie tędy. Coś mi tu nie gra. Wydaje mi się, że on... O kurwa. Psia krew. Tych ludzi kompletnie opętało. Ściany zryte śladami paznokci. Chorzy próbowali się wydostać. Nasi tu byli. O kurwa! Ja powinienem to używać przy każdym? Co się stało, jak tego nie użyłem? Nie wiem, tutaj to chyba tylko Benedictus jakiś pomoże. Nie wygląda to dobrze. Kim jesteś? Jezu! Co jest? Kurwa, co to? Co to? Czyżby Reinhardt był Wiedźminem? Tament zapomnianego kapłana. Kiedyś czytałem o męczennikach. Marzyłem, że będzie mi dane zostać jednym z nich. Co jest coś piękniejszego niż oddać życie za wiarę? Czy jest coś piękniejszego? Teraz wiem, że tak. Oddałbym całą tę świętość za kubek wody, który mógłbym podać temu chłopakowi konającemu pod ścianą. Potrafię umrzeć z myślą, że zostałem tutaj z własnej woli. Wiedziałem, co mnie czeka. Jeśli będę opiekował się zarażonymi, wiedziałem, że prędzej czy później sam padnę ofiarą czerwonej śmierci. Słyszę ich jęki, widzę, jak próbują się wydostać i nie potrafię im pomóc. Nie mam już sił. Modlę się o szybki koniec, bo na dobrą śmierć nie mogę już liczyć. Jeśli ktoś to przeczyta, niech wyjawi światu prawdę. Na nic więcej nie mogę mieć nadziei. A tam. Jest kolejny znak. Jakby ukryty taki, co? Nie słyszałeś? Zawracaj! A blisko. O, chyba. To chyba tutaj. To na pewno tutaj. Coś tu jest nie tak. Medalion wariuje. I ten smród. Zaraza. O kurwa. Jesteśmy otoczeni. Marnujesz tylko czas. To mnie miałeś szukać. Mnie!
Zatka od ojca Edgara. Sprawa załatwiona, jak obiecałem. Były zamieszki, nie ma zamieszek. Następnym razem staną się dwa razy, zanim zaczniesz mnie pouczać o etyce kapłańskiej. Gdybyśmy nie ukarali przywódców, dla przykładu ta niewdzięczna hołota by już nas zlinczowała. A wiesz, co zrobiliby zaraz potem? Wyszliby stąd i rozleźli się po Velen. Zawlekliby gorączkę krwotoczną do każdej jednej wioski. Czasem w obliczu większej zbrodni mniejsza jest jedynym moralnie dobrym rozwiązaniem. Napisz jakiś zgrabny raport i wynośmy się stąd. Tylko nie wspominaj o gwoździach. Przeor nie lubi czytać o torturach, wpada od tego w melancholię. Ojciec Edgar, co? Wygląda na to, że chorzy się zbuntowali. I zapłacili za to. Miejsce tortur. Krew. Młotek. Jakby wbijali w nich gwoździe. O kurwa. O ja pierdolę. Torturowali go tutaj. I to wszystko widzę. Dobra, ale gdzie my mamy iść? Ślepa uliczka. Mogę to rozwalić? Zamknęli mnie, skurwysyny. Poprosili o pomoc i zamknęli jak wściekłego psa. Gdy tylko zorientowali się, że coś się ze mną nie tak. Nie chcieli nawet rozmawiać, bo uznali, że to duch próbuje ich oszukać. Pieprzyć ich sektę i bzdury o dobru ogółu. Jak mam pomóc ogółowi, jeżeli nie mogę iść po ziele? Sprawdziłem teorię numer 2, okazała się właściwa. Nie jestem chory, tylko opętany. Krasnoludzki spirytus, jaskółcze ziele i zawartość skrzyni. Pewnie chodzi o te obok. Ziele na szczęście mam przy sobie, a pozostałe składniki zachowały się w zupełnie niezłym stanie. Zdaje się, że to autorska receptura Reinalda. Wszystko wskazuje na demona zarazy. Wnosząc po chorobie, to pewnie czerwony mur. Stój, nie tędy! Przygotuj. Okej, dobra, jak mogę to przygotować? Czerwony mur! Wrażliwy na filtr Reinalda. Gdzie jest ten filtr Reinalda? To fabularne, no dobrze. Ale gdzie to jest fabularne? A, to ja tego tutaj nie mogę wziąć i użyć. To się samo będzie pewnie używać, tak? Byliśmy? Kurwa. Zdaje się, że nie. Oj, chyba jak nacisnę na ten fotel, to coś się wydarzy. Rozbij solne stalagmity. Żebym mógł wyjść. Igni! Uuu, art! Najpierw go usmażyłem, a później tego, nie? Najpierw wątróbkę, a to ketchup później. Nareszcie jesteś. Po tylu latach. Co jest? To też jest jakiś wiedźmin. Zobacz, co on ma, jaki na szyjnik. Czerwony mur. Ciągle... On ciągle tu jest. Prawie... Przejął kontrolę. Pośpiesz się. Pomieszczenie wykute w apotropajonie antydemonicznym. Sprytnie. Ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawno. Szczerze? Słabo wygląda ta zbroja. Może dlatego, że jest cała w popiole. Daj mi eliksir. Wyrzucę go z siebie. Nie jest tak, że lepiej jakby on umarł, bo wtedy wziąłbym jego zbroję? To przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że twój przyjaciel miał na imię Osmund. Myślisz, że możesz ze mnie kpić? O. Nie, myślę, że nie rozmawiam. O kurwa! Nie dam ci tego eliksiru. Niezły blef, ale nie jestem taki głupi. Przejmie moje ciało. Zabiję ciebie i wszystkich, którzy... Zabiję, jak dam ci eliksir. Ty i tak już jesteś martwy. Wypij eliksir, dokończ! Co zacząłem? O! Szybko, pi! Mogę go poświęcić. Wytrzymaj jeszcze. O, zobacz, co się stało z moją twarzą. O nie! On ma tą zbroję wiedźmińską i ja muszę zrobić jeden na jeden jeszcze demona ma. Nie wyjdziesz z tej kopalni. Masz. Wyjdę! Jesteś słabszy niż tamten.
O ja pierdolę. Odjebałem. Bad ending. Co piszesz? Znak zapytania, idioto jebany z czatu, kurwo jebana, która dopiero przyszła. Już tu byliśmy na tych dialogach. Przepraszam za te przekleństwa, ale no. No więc to tak. O kurwa, więc to nie tak. Czas rozprawić się z czerwonym morem. Jezu, za dużo tych. A niego to chyba tylko Kyrie Eleison działa. Hasta la vista. Nie, ten Irden i ten i to Reynald i to takie pod dziesięcioleci. Przejęcie umysłu. Ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie było dobre. Zasługa demona. Dziwne. Nigdy nie widziałem tego zbroi. Dzięki Maniakesa. Dziękuję bardzo, słupka. Ale jest płaski. Wreszcie Osmund przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi ich ten zasarany. Czyli co, uwolniłem go po prostu, tak? W sensie jego ducha. Oczywiście. Czyli uwolniłem jego ducha i zabiorę mu zbroję. Nie da? Mogę uwierzyć, że już go tu nie ma. Ale stracę fight? Dzięki. Reynaldem czy... Fajne jest takie napierdzielanie losowych przycisków. Może nie losowych, ale wiesz co chodzi. Cała przyjemność po mojej stronie. Takie bitki. Ale nie przysłał mnie Osmund, tylko kapłan Wiecznego Ognia. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kaer Morhen. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem. Dostałem go od mistrza. Jak każdy. Oho. Może za twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do Diablego Dołu? Sakre. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reynald. To było ponad 300 lat temu. Co? Niemożliwe. Niemożliwe. Nie. Przecież kogoś by przysłali. Najwyżej 5-10 lat po moim zaginięciu. Osmund by mnie znalazł. Wcześniej Czerwony Stary. Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reynaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko wilk. Na pewno pochodzisz ze szkoły wilka? Twoja zbroja trochę przypomina te z Kaer Morhen. Ale ten kolor, cieki i pionowe pasy. Jak z serialu wygląda. Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schemat. Oho! Możesz się sobie zatrzymać. Dlaczego od schematy, a nie zbroję po prostu? Czemu nie mogę wziąć jego zbroi tak o... nie ma sensu, co? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Oj, chyba zabiję tego kapłana. Chcę z nim porozmawiać. Dobrze, pójdę po kapłana. A jak ten kapłan w ogóle tam pójdzie? Jak mogli na to pozwolić? A pewnie powiedziałem. Ale... Nie miałem pojęcia. Myślałem, że mogę ci pomóc. Ale jak wynagrodzić coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem. Skromny diakon czy hierarcha? Jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem Wiecznego Ognia. Rel. Reynald ma rację. Diabli Dół jest dziełem Wiecznego Ognia. Jebać i tych tego nie zmieni. Śmieci z Wiecznego Ognia wszystkich. Odpowiedzialni. Kurwy jebane, wszystkie z tej samej krwi. Jebać ich wszystkich, pluję na nich. Ale ja nie! Wiedźminie! Myślałem, że mi pomożesz! Wasi ludzie już nieraz próbowali mnie zabić. Jak choćby ten kapłan, którego przełapałem na... 200 monet miał mi dać, 250, ale w dupie to mam. Przeor mówił... Niech ginie. To wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi, przynosić nadzieję, ale po tym, co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak żyć?
Jak im zaufać? Co mam zrobić? Jak żyć? Nie chodzi o ciebie. Który z nas tu jest ofiarą, co? Aby czynić dobro, nie trzeba należeć do instytucji. Tak, masz rację. Koniec. Nie wracam do Nowigradu. Może mógłbym zmienić to miejsce w lecznicę. I hospicjum. Tym razem prawdziwe. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję za pomoc. Poszukiwania schematu lepszej zapomnianego rynsztunku Szkoły Wilka, oho. Znajdź w Kermoren notatki Osmunder. Nie zrobisz tego? Czyli pewnie później będzie można, tak? Porozmawiaj z zarządcą slumsów. Dobra, wszystko jest w Nowigradzie. I porobimy te misje w Nowigradzie. Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. Znowu mi nie zapłacą. Tak, ej, właśnie, przez ten kaznodzieja mi nic nie zapłacił. 200 zł miał mi zapłacić, nie? Strach wyjść z domu, poznam. Dostałem złotówkę? Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu jak do czasu też piątkę wyślę, to aż człowiek chce przeczytać, tam, nie? Prawej. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Nie pisz tego, Kamilku. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. A więc Ekima. Cię. Pocałuj ta w dupę wójta. W dupę jeża. I to chyba nie w tą stronę. I czekaj. O. Może muszę płynąć. Dion, właśnie łapy chyba nie w tą stronę, co? Dion, jakby tak skręcają mu te łapy, patrz. Tu idą tak. To nie jest ludzka krew. Później tak. Otwór był ranny. Serio, przepłyn? O, nie troluję cię. O, ja pierdolę. Koniec, nie tak. O, potwór zachował się jak kobieta, jak jest głodna. Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. A twoja sprawa do załatwienia. To coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być nie wiem, może, to jest Lambert. Ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, jak stracę. Chodźmy po nagrodę. To już powoduje, że... Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. To, co ty pisałeś, poradzimy. Sam to lepiej robisz. Nie opuszczaj posterunku. Co racja, zabrać. To racja. Chodźcie. Tyle, Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Spokojnie, Lambert. Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Kim jest Lambert w lore? Bo nie jest Wiedźminem, tak? Rozumiem. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Pytam po raz ostatni. Drodze! Do ciemnicy z nimi! Braciakiem Geralta? Serio? Ale taki braciak czy brat? Młodszy brat Geralta przybrany, okej. Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Teraz cięgiem bije w siedmiu kotach. No widzisz. Oj. Oszalałeś? Co ty wyprawiasz? Wszystko ci wytłumaczę. Dlaczego zabiłeś Lunda? I o co w tym wszystkim chodzi? Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden i był wiedźminem ze Szkoły Kota. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki. W grę wchodziła polityka, no i niechęć do Szkoły Kota. Zapracowali sobie na nienawiść. W gruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworodnych. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aidena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertram Tauler? Dowodził zabójcami. I to on zadał śmiertelny cios. Zamierzam rozprawić się z winnymi. A przede wszystkim z Taulerem. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. Chodź. Ile jest ogólnie tych Wiedźminów? Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. W sumie czterech licząc. Czekaj, Triss też jest jakby tego? W sensie Ciri też jest Wiedźminem? Jakby inna szkoła, nie? A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund.
ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Gdzie znajdziemy tę Selizę? Prowadzi burdel w Tretogorze. Oho. I dla bogaczy. Gdzie to jest? Dzieci wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Musimy tam iść. Jak się nazywa? Gdzie jest Tretogora? Czarna Lilia. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizę. Zaś co do ciebie? Rób co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. Rób co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie o, i to rasiści! Wiene, co jest do kurwy nędzy? Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Piwo! Nie pożyczyłeś! Ty, co jest? Widziałeś, co zrobiła płotka? Wybrało ci się na to chwilę! Uuu, Sigma! Chyba jakieś nowe siodło trzeba ogarnąć. Nie no, płotka szczerze to skierowała w chuj. Dwóm gościom zajebała z kopyta w mordę, najlepiej nie? Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Pójdź na Skellige i przyciśnij Hammonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Selizą. Ruszam w drogę. Powodzenia. O, tu jest ten. Ała, nie szar! Przecież chciałaś warkocze. Ale nie, żebyś szarpała. Siema, Zyt. Bez szarpania nie ma warkoczy. To ja już nie chcę. O, ona była fajna, wiedźmi, pamiętacie? Wiedźmi. Wielka pogódka, no. Corinne, zobacz, kto przyszedł. Teraz razem tu mieszkają. A ona była fajna, ta Corinne. No. Kiedy mi powiedziałeś, że to Sara była odpowiedzialna. Uratowaliśmy ją na łóżku. Bo byłoby z rok temu. Jest taki straszny, jak go malują. Przyszłam tu. Ale szczerze, ale to słodko, że się zaprzyjaźniły, co? Sarę i nie wiem, jakoś od razu przypadłyśmy sobie do gustu. Dawno temu ludzie zaczęli wyznosić miasta, żeby odgrodzić się od świata pełnego potworów. Nigdy nie wyzwolili się od strachu przed stworzeniami, które mogą się ukrywać wewnątrz. Zajebiste są te historie. Ale w rzeczywistości to nie mury zapewniają bezpieczeństwo. Dom wcale nie oznacza miejsca, w którym można zamknąć się na klucz. Żeby znaleźć prawdziwy dom, czasem trzeba przejść długą drogę. Monikora ta jedyna i pragnę i chcę, no bo ona jest najlepsza i każdy to wie. Monikora słodkie imię i jedny ma biur. Tak, tak. Ruchasz się? Tak. Obciągniesz mi? Tak. Chcesz mieć dziecko ze mną? Tak. Idealne.